miałam ją prawie 40 lat. Migrena była okropna. Ból był po prostu nie do wytrzymania niejednokrotnie. Bo przy migrenie to nawet wymiotować się chce. No i właśnie dzięki córce, która pomogła mi w tym, to teraz na gwiazdkę będzie minie 3 lata, jak nie mam bólu głowy. Są dni takie, gdzie jest po prostu zmiana pogody i wtedy czuję to, że za chwilę będzie mnie po prostu głowa bolała, to wtedy mówię nie, jestem zdrowa, nie będzie mnie bolała głowa. I rzeczywiście, że to pomaga. Podczas sesji Theta Healing doszłyśmy do źródła pojawiającej się systematycznie migreny. Migrena pojawiała się zawsze w momencie, gdy dookoła było gwarno. Podświadomość wymuszała ból głowy, gdyż pozwalał on skupić się na sobie i wyłączyć z otoczenia. Dodatkowo pojawiła się korzyść – łykanie garściami tabletek przeciwbólowych. Ja nie jadłam, a zżerałam tabletki na ból głowy, bo nie szło wytrzymać. W tej chwili zupełnie. Ja w ogóle nie noszę tabletek w torebce, bo nie muszę i nie potrzebuję. Wyciągnęłyśmy program migreny i bólu głowy jako formy wyciszania się oraz transformowałyśmy korzyści dla podświadomości, jakim było łykanie tabletek. Programy zostały zastąpione nowymi, wspierającymi. Ból głowy pomagał mi się wyciszać, a w tej chwili wiem, co mam robić, żeby się wyciszyć. Nie muszę po prostu żadnych brać tabletek, tylko mówię, jestem zdrowa, będę zdrowa i muszę być zdrowa. I to mi pomaga, i to mi bardzo pomaga.